7 września Pruszków po raz kolejny wziął udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. W tym roku czytano Kordiana autorstwa Juliusza Słowackiego. Dzisiaj po raz kolejny Pruszków włączył się do akcji Narodowego Czytania i ze sceny plenerowej tutaj w Parku Kościuszki w rolę osób czytających i też w rolę bohaterów dramatów wsiedliły się najważniejsze osoby w naszym mieście. Pan prezydent Bąk, pan zastępca prezydenta Michał Landowski, pani Magdalena Sawicka, wiceprzewodnicząca Rady, pan Karol Chlebiński, przewodniczący Rady, a także tutaj pani Jolanta Dąbek, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury. W roli głównej i w roli Kordiana dzisiaj tutaj mogliśmy usłyszeć i zobaczyć aktora, znanego wszystkim, aktora teatralnego, telewizyjnego i filmowego, pana Radosława Pazurę. Mimo dość upalnej pogody oraz innych atrakcji, które tego dnia miały miejsce w Pruszkowie, na czytaniu pojawiło się bardzo wielu mieszkańców. Mogli oni zobaczyć świetnie przygotowanych czytających, których interpretacja zapierała dech w piersiach, oraz rozkoszować się oprawą muzyczną, którą zapewnił kwartet smyczkowy Arte. Przy okazji tego wydarzenia dowiedzieliśmy się również ciekawego faktu z życia prezydenta miasta. Ja zawsze podchodziłem bardzo wyjątkowo do lektur szkolnych, szczególnie takich o znaczeniu patriotycznym, bo miałem gdzieś tam w średniej szkole, chciałem studiować w szkole aktorskiej, więc stąd zamiłowanie do tych utworów. Równolegle chodziłem do studia teatralnego, nawet byłem pół roku w szkole aktorskiej, no ale różnie z tym bywa. Dzisiaj jestem tutaj, gdzie jestem. Natomiast jest to bardzo ciężki zawód, ale do zamiłowania. Uważam, że czytanie jest kluczem do dialogu, do wyobraźni i do samodzielnego myślenia. Każdy z mieszkańców, który przybył posłuchać czytania, otrzymał w prezencie egzemplarz książki Kordian, którą chętnie podpisywali wszyscy czytający. Ten konkretny utwór Juliusza Słowackiego nie należy do najłatwiejszych w odbiorze, jednak cieszył się dużą sympatią Radosława Pazury, który w bardzo ekspresyjny sposób wcielił się w rolę tytułowego Kordiana. Ja w ogóle lubiłem romantyzm, mi się podobał, nie wiem, może taką duszę trochę mam romantyczną i coś mi tam w duszy grało i tam gdzieś chyba w serduchu to rozumiałem. Może nie interpretowałem jeszcze tego teraz, jak teraz, ale, no, ale to blisko było, także szło w tą stronę, więc ta, troszkę ten romantyzm we mnie jest, taka dusza troszkę nostalgiczno-romantyczna, romantyczno-refleksyjna, no to tak w tą stronę, a to no, dzisiaj jeszcze mi się przypomniało tym monologu, to tak, no, tak się poczułem, jakby to właśnie tak nas wszystkich dotyczyło troszkę. Duch rycerza powstał z lodów. Winkelried dziwy wrogów zebrał i w pierś włożył. Ludy! Winkelried ożył! Polska Winkelriedem narodów! Narodowe czytanie to projekt skierowany do każdego, niezależnie od wieku. Dodatkowo propaguje polską literaturę, dlatego warto sprawdzić, jakie tytuły mamy na półkach, a jeszcze po nie nie sięgnęliśmy, i spędzić przyjemny wieczór z książką.